Policjanci Wydziału Kryminalnego z Lwówka Śląskiego bez ustanku monitorują rynek powiatu lwóweckiego pod kątem obiegu narkotyków. Priorytetem policjantów jest usunięcie z obiegu jak największej ilości środków odurzających, tak aby nie trafiły one do młodzieży. W ostatnim czasie na terenie Lwówka Śląskiego w wyniku przeszukania mieszkania 33-letniego mężczyzny policjanci znaleźli 720 działek marihuany, 140 działek metamfetaminy oraz 99 sztuk tabletek ekstazy. Lwóweccy policjanci rozpoczynają także szeroko zakrojone działania profilaktyczne w ramach projektu Policji Polskiej i Niemieckiej pod hasłem Nie dla narkotyków. Więcej o tym w telewizji Łużyce już wkrótce.